Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej. I zrobimy sobie jedno zadanie, ale ono będzie bardzo rozbudowane. Mam nadzieję, że nie przeraża Was ogrom tego, co tutaj jest na tablicy. Zaraz postaram się to omówić. Mamy zadanie pierwsze. Na podstawie wykresu podaj wzór funkcji w postaci iloczynowej, kanonicznej i ogólnej. I tutaj mamy wykres tej funkcji kwadratowej. I pierwszym takim najważniejszym krokiem jest napisanie tego, co wiemy. Czyli wiemy, że miejscem zerowym jest minus trójka, dwójka i wiemy, że dla x równającego się 1 wartość funkcji wynosi minus 1 i 1 trzecia. To jest pierwszy krok. Potem wstawiamy sobie wszystko do tej funkcji w postaci iloczynowej. Czyli zobaczcie, za f od x wstawiamy minus 1 i 1 trzecia, a przepisujemy, bo nie znamy. Za x wstawiamy wszędzie jedynki, a za x1 wstawiamy minus trójkę i za x2 wstawiamy dwójkę. No i teraz rachunkowo próbujemy wyliczyć a. Czyli mamy minus 1 i 1 trzecia jest przepisywane, a jest przepisywane. Z tego wyjdzie 4, a z tego minus 1. Dalej, minus 4a wzięło się stąd, równa się, zamieniliśmy na niewłaściwy, czyli minus 4 trzecie. I dzielimy na minus 4, żeby pozbyć się tego. Czyli mamy a to się równa minus 4 trzecie podzielić na minus 4. Minusy nam się znikną, bo minus i minus daje tutaj plus. Czyli 4 trzecie razy 1 czwarta, czyli a wynosi 1 trzecia. I to jest nasza postać iloczynowa, czyli f od x równa się 1 trzecia x. Zamiast x1 wstawiamy minus trójkę, czyli mamy tutaj plus 3. I zamiast x2 wstawiamy dwójkę, czyli to jest nasza postać iloczynowa. Możemy sobie dopisać postać iloczynowa, żebyśmy wiedzieli, że to jest właśnie ta postać. I teraz, żeby zrobić postać ogólną, wymnażamy sobie tutaj nawias przez nawias, czyli 1 trzecia jest przepisywana i x razy x to x kwadrat, x razy minus 2 to minus 2x, 3 razy x to 3x i 3 razy minus 2 to minus 6. 1 trzecią przepisujemy i tutaj robimy sobie redukcję wyrazów podobnych, czyli redukujemy sobie te wyrażenia, czyli z tego będziemy mieli x. No i później 1 trzecia wszystko wymnaża, czyli 1 trzecia x kwadrat plus 1 trzecia x minus 2. Teraz to jest postać ogólna, czyli możemy sobie tutaj dopisać, że to jest postać ogólna. No i teraz dalej. Z poprzednich zajęć powinniście pamiętać, ile wynosi a, b, c. Ja tutaj nie pisałem tego, ale może jeszcze przypomnijmy, że to jest nasze a, to jest nasze b, a to jest nasze c. I teraz w tablicach maturalnych mamy wzór na wierzchołek, czyli p wynosi minus b przez 2a, czyli to jest minus 1 trzecia przez 2 razy 1 trzecia. Tutaj oczywiście skrócą nam się 1 trzecie, zostanie 1 i 1, ten minus jest przepisywany cały czas, czyli mamy minus 1 drugą. Q wynosi minus delta przez 4a, ale trzeba policzyć deltę. Ten wzór znowu jest w tablicach, czyli to jest w tablicach jak najbardziej, wzór na deltę. O. Bardzo ważny wzór w matematyce, tutaj na poziomie podstawowym. I teraz mamy tak, 1 trzecia do kwadratu minus 4 razy 1 trzecia razy minus 2, czyli 1 trzecia do kwadratu to 1 dziewiąta, minus i minus daje plus, 4 razy 1 razy 2 to 8, przez 3. I tutaj jest rozszerzenie ułamka, mnożone jest razy 3, czyli mamy 24 dziewiąte. No i tutaj 1 dziewiąta plus 24 dziewiąte to 25 dziewiątych. No i teraz wstawiamy do wzoru, czyli Q to się równa. Tutaj można trochę niżej to napisać, ale to wiecie, o co chodzi. Czyli mamy minus 25 dziewiątych przez 4 razy 1 trzecia, to minus 25 dziewiątych podzielić na 4 trzecie, no bo tutaj 4 razy 1 trzecia to 4 trzecie i odwracamy do góry nogami. Czyli mamy minus 25 dziewiątych razy 3 czwarte. Tutaj oczywiście skrócenie idzie, a tutaj idzie wymnożenie. Czyli 3 razy 4 to będzie 12, bo tutaj jest czwórka, żeby się komuś z piątką nie pomyliło. No i teraz to jest minus 2 i 1 dwunasta. No i teraz wystarczy wstawić do naszego wzoru, czyli 1 trzecia zamiast a. X-a przepisujemy, zamiast p wstawiamy tutaj minus 1 drugą, czyli mamy minus i minus daje plus. Dalej jest kwadrat i za q wstawiamy minus 2 i 1 dwunasta. I teraz, moi drodzy, chciałbym, i to jest oczywiście postać kanoniczna, żeby nie było wątpliwości, postać kanoniczna.
I teraz chciałbym, moi drodzy, żebyście spróbowali zrobić sobie zadania z podstawy. To jest 2.51bc, a rozszerzenie 2.52 przykłady bc. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam wszystkiego dobrego.